Czy ja wiem? Program dla ludzi ciekawych świata. Cześć, witam Was w pierwszym odcinku programu Czy ja wiem? Jest to nie tylko pierwszy odcinek, który publikuję, ale też pierwszy, który nagrałem z gościem. Z tego powodu odcinek może nie jest wolny od błędów, ale mimo wszystko jestem zadowolony. Zaczynamy tę przygodę od wywiadu z Bartkiem Rzepką, który w sieci jest znany jako Tornowca. Bartek jest też raperem, który pisze swoje teksty w gwarze góralskiej. Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że Bartek zaistniał w internecie, o muzyce oraz o wielu innych rzeczach wokół tych tematów. Zapraszam Was bardzo do wysłuchania tej rozmowy. Bartek, chciałbym zacząć dosyć nieoczywiście. Mam do ciebie serię e, szybkich pytań. Odpowiadasz tak lub nie, ok? Okej. Okay. Dresy czy dżinsy? Dresy. Woda czy góry? Góry. Ok. Filmy czy bajki? Filmy. Książki czy komiksy? Książki. E, domowe jedzenie? Czy jedzenie na mieście? Wiesz, to... że nawiązuje tutaj do, do schaba po góralsku, który, o którym nagrałeś film. Osobiście lubię zjeść na mieście, ale też jak jest coś dobrego w domu, coś się dobrego w domu upichci, to oczywiście, że też, no, a czasem nawet dużo lepiej smakuje niż na mieście te samo danie. Okej, okay, czyli jedzenie w domu czy jedzenie na mieście? <laughs> To będzie, to może nierozstrzygnięte, być, to dobra. może być nierozstrzygnięte, To takie, niech będzie remis. No 50, okay. 50, 50 no. zima czy lato? Lato. Instagram czy TikTok? TikTok. Kwaśnica czy żurek? Żurek. Okej, okay, czemu TikTok? Czemu nie zapytałeś, czemu kwaśnica? O, na, to przy, na to przyjdzie po raz. Spokojnie. Czemu TikTok? Nie wiem, jakoś może ze względu na to, że w przeszłości zbytnio na tym Instagramie, no, że tak powiem, nie szło, po prostu były, były bardzo marne osiągi, a jak po wejściu na TikToka, to można powiedzieć, długo nie musiałem czekać, żeby, żeby mieć, mieć po prostu te osiągi na, na tym TikToku, a kiedyś do tego Instagrama po prostu się zraziłem i to są po prostu hmm. może takie e, traumy z przeszłości bardziej i, i ale, ale... Równie, równie dobrze udzielam się tak samo też na Instagramie, na TikToku jakich, i wszędzie. Jakich czasów dożyliśmy, że rozmawiamy o TikToku w kontekście traum z przeszłości? <noise> czy o Instagramie? <noise> Także, e, słuchaj, nie, nie do końca wiedziałem, jak cię przedstawić. E, przygotowując się do, te, do tej rozmowy, znamy się osobiście, ale nie miałem pojęcia, jak cię przedstawić. Czy ty jesteś raperem? Czy ty jesteś TikTokerem? Czy ty jesteś influencerem? Czy jesteś Twórcom internetowym, jak, jak byś ty siebie przedstawił, sam, sam siebie? Może bardziej ogólnie jako twórca, ze względu na to, że właśnie robię różne rzeczy, a to wszystko to jest tworzenie, tak naprawdę. Ktoś by mógł przykładowo powiedzieć, artysta, ja może tak, nie mam śmiałości powiedzieć mhm. o sobie, że artysta może, może ktoś mnie uważać za artystę. To jest coś dla mnie takiego. Jak, jeśli miałbym się określić jako artysta, to to jest coś w stylu, że osoba inteligentna nie będzie mówić o sobie, że jest inteligentna. Okej. Okay. Czyli e, czy potrafisz podać przykład, artysty który według ciebie może się nazywać artystą? Człowieka, który na pewno powie o sobie jestem artystą? Yy, czy Jeśli chodzi o, o osobę, yy, która yy, miałaby to powiedzieć, to nie wiem, czy, czy yy, yy, śmiało, śmiało mógłbym tutaj kogoś yy, wyznaczyć. Ja jedynie mogę sam powiedzieć, kogo uważam na przykład za artystę. Czy możesz podać przykład? Yy, oczywiście. <laughs> yy, dla mnie na przykład... Yy... No Andrzej Dziubek, założyciel Depres, To dla mnie jest taki prawdziwy artysta, mm -hmm. nie tylko ze względu na muzykę, którą tworzy, ale właśnie wszelkie, wszelkie performance, które robi na scenie, także właśnie poza sceną, dodatkowo maluje obrazy, tworzy różne dzieła sztuki. Od jakiegoś czasu zajmujesz się tworzeniem treści do internetu? Nie wiem jak, jak, jak do końca to, to, to nazwać też, dlatego że to jest... Też bardzo szerokie szerokie pojęcie. Czy możesz wymienić wszystkie jakby swoje działalności składające się na to, że na, na, na ciebie całego jako, jako postać, którą możemy zobaczyć w internecie? No to głównie właśnie muzyka, czyli góralski rap, to, to jest to, od czego tak naprawdę zacząłem, a no dzisiaj, dzisiaj no to w większości tak naprawdę, no to właśnie te. Te filmiki po prostu, yy, yy, shorty, yy, TikToki i yy, tak dalej, yy, rolki. Mm. Także dzisiaj, dzisiaj głównie zajmuję się tym, aczkolwiek dalej działam też muzycznie, mam, yy, mam też przy, no, przygotowuję kolejne projekty. Co prawda, jeśli chodzi o płytę, płyta do dzisiaj <grych> nie, nie, yy, do dzisiaj płyty tutaj świat nie usłyszał. Aczkolwiek, aczkolwiek tutaj no, z, z tą płytą, płyta jest gotowa już od dłuższego czasu jest tutaj tak naprawdę kwestia budżetu na premierę tej płyty na, na wyprodukowanie tego nakładu I, ale już, już tak naprawdę pracuję nad kolejnymi numerami, można powiedzieć, że składam dług, drugą płytę aczkolwiek szczerze to nie wiem czy, czy po prostu chcę wypuszczać to jako płyty, czy po prostu jako utwory ze względu na to, że Dzisiaj traktuję to po prostu bardziej jako zajawkę, mhm. robię to dla przyjemności, ale żeby to po prostu w takim pełnym wymiarze komercjalizować, czyli po prostu biegać za koncertami i tak dalej, tu jest dużo, dużo też wymaga, wymaga to czasu, stresu, poświęceń mhm. i tak dalej. I szczerze, szczerze dzisiaj na przykład bardziej kręcą mnie po prostu filmy. To jest dla mnie taka świetna zabawa. Tak samo a stało się też tą moją taką kolejną pasją. I, I chcę robić wszystko tak naprawdę, czyli muzyka, filmy, ale cz, żeby tutaj bardziej skupiać się dokładnie na jednym, to, to nie. Czy masz informację, w jaki sposób środowisko muzyczne, w którym, w którym się obracałeś przed Twoją. Karierą e, TikTokera, mhm. karierą internetową. E, czy masz jakieś informacje, jakie środowisko przyjęło to, że raper e, poszedł do internetu? E, Sprzedał się. E, nie, Czy czujesz, że się sprzedałeś? W ogóle? Nie, nie czuję się. Nie czuję, że się sprzedałem, ponieważ równie dobrze można było określić osobę, która idzie po prostu do pracy tak naprawdę, się mhm. sprzedaje, robi coś za pieniądze. No tak, to ja, tak, dziwne pojęcie sprzedałeś tak, się. Dziw, tak? To jest dziwne pojęcie, dla mnie, dla mnie jest to takie po prostu no, no, śmieszne zarazem, jak można tak kogoś określić. Chodzi mi o to, że no, ja się temu poświęciłem. Do takiego stopnia, że nie pracuję u kogoś na etacie, pracuję na siebie, otworzyłem własną działalność i, mm. i to, jest, to jest mój chleb, to jest moje życie, nie? Wróćmy do, do Twojej e, działalności muzycznej. Dla, dlaczego rapowałeś po góralsku? E, czy, czy to była jakaś nisza, czy to był Twój e, pomysł na siebie, czy to byłeś po prostu ty? Czy to było dla Ciebie po prostu naturalne, żeby jak już. Jak już... Zacznę rapować, to będzie to pogórażenie. Myślę, że tu wszystkiego po części tak naprawdę. Okay. Że nie, nie, wiem, nie skupiałbym się tu na jakimś jednym głównym czynniku. Tak, tak wyszło, tak miało mm. być po prostu i, i widocznie miałem to zrobić. Nie? Okay. Traktuję to bardziej w ten sposób. Okej, okay, bo e, tak naprawdę nie jesteś jedynym twórcą e, muzyki, e, który łączy style, tak? Są, mm -hmm. e, nawet nagrałeś o tym film o, o trebuniach Tutkach, którzy nagrali płytę z, z, z zespołem Reggae, tak? Mhm. Czy powiesz coś więcej o, o nich? Czy to, czy to może była jakaś inspiracja kiedyś dla Bo, ciebie? Bo... Nie, bardziej tutaj pokazuje to właśnie w takim sensie, że tutaj te, te połączenia takie muzyczne... Które sam robię tak naprawdę, mm -hmm. ponieważ robię, robię ten góralski rap, To nie, nie ja byłem tutaj, nie ja byłem pierwszy. Robili to też inni. Mm -hmm. Między innymi wspomniany Andrzej tak, Dziubek, tak. Andrzej Dziubek, Depres. Trebunie Tutki, Twinkle Brothers. Także tutaj, tutaj robią, robili to też inni i chociaż, chociaż nawet ja dostawałem po prostu czasem no, kiedyś na, na samym początku no, przy, przy utworze Bystra Woda y, y, komentarze typu profanacja. Profanacja y, profanacja rapu czy profanacja góralszczyzny? To chyba tego i tego <laughs> tak naprawdę. Dobra, wrócimy do, do twojej bieżącej działalności, czyli tym, co pokazujesz w internecie. Ja znam, ja znam Bartka, tak? Ja znam Bartka. Mhm. E, czym jest Samuel? Jak powstał Samuel? Dlaczego Samuel? E, dlaczego Samuel? E, tutaj akurat ta, ta Krzywa to została tak naprawdę wymyślona przez mojego tatek, może nie był o. tego świadomy, ale to też... Wiedział, e, że sam, będziesz raperem. Sam, nie, sam się do tego <grym> przyczyniłem. E, nosiłem taki kaszkiet kiedyś, jak nosił e, Samuel L. Jackson. Tak, myślałem, e, takie, że to, to będzie... Tak, taki taki, taki słynny, słynny kaszkiet do dzisiaj chyba, z, nie wiem, czy są, może czy dalej są w produkcji, dalej, dalej e, widocznie są dostępne. E, mniejsza o to. E, Samuel, Samuel, no to też musiał być... Coś tak naprawdę no, oryginalnego y, jest na, na swój sposób. Mm. Jest, to, y, jest to ksywa taka oryginalna. Y, jakie było jeszcze pytanie? To było, to było całe pytanie. To było całe pytanie. Tak, y, ja chciałem zapytać jeszcze, czy Samuel to Bartek i czy Bartek to Samuel? To jest takie bardziej, powiedzmy, filozoficzne pytanie. Możesz to się jest rozwodzić bardzo, ale... Wiesz co, to jest bardziej takiej. Pseudonim artystyczny, tak mm. samo. E, akurat czarna owca e, to nie jest na przykład... E, powiedz, powiedz słuchaczom, czym jest czarna owca, bo chyba jeszcze, chyba jeszcze nie, nie wspominaliśmy. Nie wspominaliśmy, ale tu... E, nie Śmiało, wiem, czy, możesz robić reklamę. Tak, ro, rozkręcić się. Śmiało. E, w ogóle no, cały, cały ten e, pomysł z tą corną owcą, w ogóle z, skąd to się wzięło tak naprawdę, czemu są, czemu są dzisiaj te filmy i tak dalej, to wszystko to wszystko ma swoją taką długą drogę tak naprawdę. Kiedyś wiele, wiele lat temu marzyłem sobie o marce odzieżowej, że chciałbym kiedyś zawsze zawsze dążyłem do tego, żeby mieć swój własny jakiś biznes, jak pewnie każdy raper, tak? Każdy raper marzy, e, e, marzy, marzy o swojej marce odzieżowej. Nie wiem, czy każdy raper marzy o swojej marce odzieżowej, ale chyba nawet zanim zacząłem robić ten rap, to myślałem właśnie o ubraniach. Mhm. Nie miałem do tego żadnych po prostu, żadnych jakichś podstaw, żeby w ogóle zacząć pomysłów i tak dalej wtedy. Aż powstał właśnie ten góralski rap, utwory po kolei, które można właśnie będzie usłyszeć na płycie. I pomiędzy tym pojawiło, pojawiło, pojawił się tekst do utworu Cornoowca. I od mhm. tego tak naprawdę się zaczęło. Napisałem, napisałem tekst do tego kawałka i pomyślałem sobie Cornoowca. Cornoowca to jest fajna, fajna nazwa marki odzieżowej. Fajny pomysł na markę. Tak, czyli zaczęło się od utworu. Tak, zaczęło się tak naprawdę od muzyki. Zaczęło mhm. się od utworu. Powstało logo, powstały, powstały pierwsze prototypy. I co? No i tak naprawdę ciągło się to. Ciągło mm. się to latami. Yy, od właśnie od, od samego pomysłu do, do momentu kiedy faktycznie powstała już ta marka, I nie mówię nawet o już o założeniu działalności, ale yy, do, do momentu aż powstał sklep, pojawiły się ubrania, minęło minęły trzy lata. Yy, i co, no i tutaj przeszedłem bardzo długą drogę do tego, ponieważ no cały czas kombinowałem, jak to ruszyć. Mm -hmm. ciężko, yy, ciężko ruszyć z marką odzieżową, nie mając na to budżetu. Szukałem różnego sposobu tam na jakieś dotacje i tak dalej. W, w zasadzie prawie nigdzie nie mogłem się załapać, aż yy, trafiłem, trafiłem na jeden projekt. Yy, z Próbował, pomyślałem, że spróbował, spróbuję, a w zasadzie to nawet ty mi powiedziałeś chyba o tej fundacji z tego, co pamiętam. A być może tak. Być może. Yy, ja też kom, kombinowałem tak, wspo na wiele sposobów. Tak, wspominałeś <laughs> mi o tym. Mniejsza o to. Yy, pomyślałem, że spróbuję, złożyłem wniosek, nie poszło mm -hmm. i Miałem ostatnią szansę. Ostatnią szansę, ponieważ tutaj projekt akurat był do 30 roku życia. Ja, ja już mi dobijałem 30, złożyłem i na ostatni gwizdek, udało mi się się I tak, tak to na twojej stronie można kupić przeróżne produkty, sygnowane, sygnowane logiem cornej owcy właśnie. Tak, tak. tak. Po, po, pozwól, że jeszcze proszę, skończę, proszę. bo ja tutaj, tutaj dążymy właśnie do powstawania tych treści. No i mhm. co? No i wystartowałem z Marką odzieżową, Ruszył, ruszył sklep. No i co? I w, na początku sprzedało się tam parę sztuk, tak naprawdę tych dresów. Był, zaczęło się to w lipcu. No i e, przyszedł wrzesień. Mhm. E, sprzedaż całkowicie spadła. Nie było żadnych zamówień. Też w trudnych czasach, trzeba przyznać, że w trudnych czasach zaczynałeś w pandemii, tak? To... Tak, to już nawet nie pandemia, a inflacja. Okay. Także, także tutaj jeszcze, jeszcze wszystko pogłębiające się wszelkie jakieś takie problemy że tak to nazwy społeczne. I yy, miałem, szukałem desperacko już nawet pracy za granicą, żeby jechać gdzieś dorobić i tak dalej, żeby się utrzymać, no bo trzeba płacić podatki i różne, różne płatności związane z prowadzeniem działalności. Aż pewnego już dnia w tym, w tych, w tym akcie desperacji, kiedy już miałem prawie jechać, yy, moja dziewczyna namówiła mnie, żeby nagrać jakąś ciekawostkę o podchalu. No, i y, tak właśnie y, dałem się namówić. Pomyślałem, dobra, spróbuję. Zawsze się przed tym broniłem. Nie chciałem nagrywać, bałem się nagrywać, bałem się mówić do kamery. Y, była to dla mnie bariera, ale po przełamaniu tej bariery, po nagraniu pierwszych, tak naprawdę, powiedzmy, dwóch filmów. Ta bariera okazała się cienka jak kartka papieru, i co? No i poszedł pierwszy filmik, poszedł, no to był, 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 był fajny odzew, no to poszedł drugi filmik na drugi dzień, poszedł jeszcze lepszy odzew, no to zacząłem to robić codziennie. I pomimo tego, że jeszcze dodatkowo gdzieś sobie tam pracowałem, wstawałem rano przed pracą wymyślałem jeszcze co tu dzisiaj nagrać, nagrywałem, montowałem i tak dalej. Jeszcze, jeszcze w trakcie pracy sobie publikowałem i tak to trwało przez dwa miesiące. No i do dzisiaj w zasadzie już osiem miesięcy minęło od okay, samego czyli tak początku. tak naprawdę od samego początku nie planowałeś, że to będzie jakby twoja, twoja yy, działalność, która, która, która będzie... Jakby tylko tym się będziesz zajmował, tak? Tak wyszło, tak wyszło. Tak wyszło w praniu tak naprawdę i sam się nie spodziewałem, że będę robić to, co robię tak naprawdę. Coś, co, tak na... co, to, coś, co stało się dzisiaj moją pasją, nie? Że jednak, jednak te filmy, jednak to, to, to mnie kręci, to mnie, to mnie ciekawi, to mnie interesuje, lubię to robić, uśmieję się przy tym, dobrze się przy tym wszystkim bawię, robię to z przyjemnością. Okej, okay, czy liczyłeś. Kiedykolwiek ile już masz filmów opublikowanych na różnych portalach? Łącznie, ponieważ ja tutaj publikuję wszystkie filmy, publikuję na każdy, każdych mediach społecznościowych. Łącznie tych filmów dzisiaj jest około 135. 135 filmów? 100, tak. W ciągu 18 miesięcy, dobrze? Nie 18, 8. 8 miesięcy. W ciągu 8 miesięcy okay. 130 filmów. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, nie policzę jak ile to, ile to filmów na dzień. Akurat tutaj na, na dzień to powiedzmy, jakoś tu, no, rozdrobniłoby się to, no, ponieważ to tam nie, nie było, później nie było tej częstotliwości, jak na początku, że dzień w dzień naprawdę, ale, ale dalej, dalej kilka tygodni, w ty, kilka filmów w tygodniu powstaje i jest publikowanych. Dobrze, ja wrócę jeszcze, bo zaczęliśmy rozmawiać o, o cornej owcy, o twojej marce, o twojej marce osobistej też. E, wrócę troszeczkę do tego pytania, które zadałem wcześniej. Czy, e, czy Bartek to Samuel? Czyli czy ja, znając cię osobiście, ja widzę, że ty jesteś troszkę inną osobą na filmie, inną osobą w rzeczywistości. To jest zupełnie, zupełnie naturalne, tak? E, czy w, w życiu prywatnym widzisz coś z siebie, w sobie z Samuela i na odwrót, czy, czy niekoniecznie? Akurat jeśli tutaj chodzi o, o filmy a Samuela, to na pewno w tych filmach to nie jest Samuel. Samuel okay. to jest bardziej właśnie ten, ten góralski rap. Okay. To jest, to jest Czyli oddzielasz oddzielasz tak, muzykę. Od, tak, od, od, oddzi od. o, tak, oddzielam to. Tam filmy to jest właśnie ta bardziej corno owca i oczywiście. No, ja, ja tak naprawdę w tych filmach y, gram, odgrywam różne role, dopasow dopasowuję właśnie y, tą głosu, muzykę i tak dalej, mimikę twarzy, y, wycięcia pod, pod y, dany temat, pod dany film. Y, I to jest, no to, to jest gra aktorska, tak naprawdę, jak, jakby nie było. No. E, czy gwara też jest grą aktorską, czy gwara jest y, językiem, którym posługujesz się na co dzień? To zależy, z kim rozmawiam, tak jak na przykład teraz z Tobą rozmawiamy po, po normalnie po polsku, po pańsku, tak jak się u nas mówi, ze względu, ze względu na to, żeby tutaj nas słuchacze mogli lepiej zrozumieć. Tutaj nie damy napisów na, na ten cały film, bo to masę roboty, ale zależy tak naprawdę z kim. Jeśli ktoś rozmawia gwarą, to gadamy, a nie gadamy, nie? Ale jak ktoś normalnie normalną polszczyzną włada, no to już no to już mówimy po polsku, rozmawiam po polsku i to samo na przykład, no jak ktoś do mnie zaczął po angielsku gadać, no to, no to tak samo też po angielsku wiesz. Tak naprawdę to dopasowywuje się pod, pod osobę, z którą prowadzę rozmowę. Masz takie przekonanie, że to co robisz jest pewnego rodzaju misją, że dzięki takim osobom jak Ty ta tradycja w jakiś sposób przetrwa? Nie wiem, no słuchaj, no tak naprawdę ta wiedza wszędzie gdzieś jest, tak naprawdę tylko nie jest, nie jest tak, że tak powiem, skompresowana, nie jest zebrana w jednym miejscu. Ja sam, tworząc te wszystkie filmy, tak naprawdę przygotowuję się do nich i robię research. Robię research z wszelkich tematów. I nagrywam o tym filmy, także ja tutaj y, tworząc te treści tak naprawdę y, zyskałem ogrom wiedzy. Ja daję swoim, y, swoim widzom, swoim słuchaczom, y, daję im po prostu tak naprawdę na miastkę, zainteresowuję ich tematem, a oni mogą, jeśli, jeśli ich to zainteresuje faktycznie, oni mogą dowiedzieć się na ten temat więcej, ale, ale jeśli ktoś na przykład nie słyszał o tym, że tutaj, tutaj na... Pod hale właśnie w XV wieku przybyli wołosi. Ja na przykład kiedyś o tym nie wiedziałem i, 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 i jeśli nie zagłębiłbym, nie zagłębiłbym tego tematu, to do dzisiaj bym do dzisiaj bym tego tutaj, tych, tych, tych faktów historycznych tak naprawdę tutaj nie znał, ponieważ nie uczą nas o tym w szkole. Uczą nas o historii Rzymu, Grecji. Tutaj. To jest Bardzo ważne, żeby, żeby poznać jakby lokalną historię, tak, żeby e, wiedzieć, gdzie się żyje i co się z tym wiąże, tak? Z, z terenem, na którym, na którym się żyje. I wydaje mi się, że jesteś osobą, która e, dzięki temu, że ma takie zasięgi, a nie inne, może dotrzeć właśnie z taką wiedzą nieoczywistą do ludzi e, z, z, poza podchale ale też dla ludzi z mieszkańcych tutaj, tak? Tak, tak, I, i zdecydowanie, i właśnie też myślę o tym, że tutaj jest dużo różnych ciekawych, ciekawych aspektów, ciekawych ciekawostek, historiek i tak dalej, które mnie zainteresowały, i tak samo właśnie ludzi z Polski, także tutaj jest to, jest to taka wartość, te, te właśnie tu, tutaj jeśli. Chodzi o te treści internetowe, te filmy i tak dalej. To jest takie przekazywanie wartości. Dzisiaj popularna jest w, w tych w wszelkich mediach społecznościowych, może nie wszelkich, ale, ale w niektórych bardziej, w niektórych mniej, ale często no jest, jest szerzona ta patologia, że tak to nazwę. A to dla mnie jest taka wartość ujemna. Myślę, myślę że dawanie ludziom właśnie tych ciekawostek, tej, tej namiastki wiedzy, ponieważ ja nie przekazuję ludziom wiedzy, tylko jej, jej namiastkę, ponieważ ja, ja, ja nie jestem ekspertem, ja, ja nie znam tych tematów, ja się o nich dowiaduję, ja szukam, grzebię potem w czeluściach internetu. Jesteś propagatorem, tak? No w pewnym <laughs> sensie można by było to tak nazwać, Wyszło to całkowicie, jakby nie było przypadkiem, ale no stało, się to, stało się to faktem, że, że tutaj corno owca na Cornej Owcy robi się po prostu pigułka, pigułka wiedzy o Podhalu, o Góralszczyźnie i tak dalej. Nie mówię, że tutaj wszystko, co powiedziałem jest takie zgodne, z, ponieważ no, ja tutaj czerpię tą wiedzę z internetu. Mnie tam nie było, ja tego nie wiedziałem. Nie przeczy... Przekazujesz na swój sposób. Tak, nie przeczytałem ton książek i tak dalej. Nie jestem historykiem. Może się zdarzyć że wkradnie się jakiś błąd, tak naprawdę. Myślę, że przy takiej ilości informacji, przy takiej ilości filmu, filmów jest to, no, no jest to, może nie jest to dopuszczalne, ale, ale, ale to się musi zdarzyć. Czy są osoby, które wytykają ci błędy, merytoryczne błędy w filmikach, które nagrywasz? Tak. Tak, Możesz no, podać jakiś przykład? No, z, nie, nie chcę się tutaj akurat wy, wyciągać po prostu, bo takich przypadków było y, sporo. Musiałbym się zastanawiać y, co, 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 no, nad jakimś konkret, konkretem, y, ale no, ludzie różne rzeczy mi wytykają. Chyba, chyba jednym z twoich takich. Naj... Poprawnie, jeśli się mylę, ale chyba jednym z najbardziej wiralowych filmów, które, które zrobiłeś, był film o, o sypku. Tak, tak. Czy, na... czy, czy możesz jeszcze iść na bacówkę i kupić zastępka? Czy... Oczywiście, że tak. Nawet, nawet kupuję właśnie na bacówce. No, akurat tutaj, jeśli chodzi o ten film, to nie było absolutnie wymierzone w bacówki. I tak, na... I tak naprawdę to. Ten film bardziej wypromował tego oscypka niż, niż go owiał jakąś złą sławą. To, to, co powiedziałem, mówi się o tym wszelkie te media, które wspominały o tym moim filmie i tak dalej. Może przybliż tak w skrócie, o, o co chodziło w tym filmie, tak żeby kto, kto nie widział, żeby żeby miał szansę, miał, miał szansę wiedzieć, o czym mówimy w ogóle. Myślę, że tutaj no, ten film na tyle się rozszedł, że tutaj akurat większość, większość osób, które nas oglądają, mi się wydaje, że, że tutaj większość będzie kojarzyć ten film, aczkolwiek chodziło o no, jak rozpoznać prawdziwego oscypka. I tutaj padł tak zwany clickbait na samym początku, czyli, że sprzedawcy oscypków mnie znienawidzą. Tak, ja znienawidzili? Że... Nie, cię, cię nie, to może zależy kto, może, może cię nieuczciwi, ale, ale na pewno tutaj nie było wymierzone tutaj w producentów, tylko właśnie bardziej w tych nieuczciwych sprzedawców, którzy no, w, no wciskają ludziom nieraz ciemnotę i tak dalej, a co za tym idzie i to też jest takie błędne koło, ponieważ oni, oni oszukując ludzi robią po prostu złą renomę po prostu, Nasze, naszemu regionowi, tak naprawdę. I, I co? No i przez to ludzie są źle nastawieni, bo oszukuje się, bo to, bo tam. Stąd, stąd się biorą te wszystkie stereotypy tak. o, o górach, o góralach, o góralszczyźnie? Tak. I ja, ja, ja tutaj bardziej w, chcę, chcę to przełamać po prostu w, nie, nie, że chcę ja to chciałem po prostu to w pewnym stopniu ludzi uświadomić, aczkolwiek tak jak mówię, to jest, to jest błędne koło, to, bo ci ludzie chcą zarobić. Każdy chce zarobić. I, I ci uczciwi, i nieuczciwi, każdy chce zarobić, ale przez to, że, że, że oszukują swoich klientów, tak naprawdę. Y, od, zniechęcają zniechęcają ich y, do kolejnych y, z, takich zakupów i tak dalej i, i przez to ludzie mniej chętniej przyjeżdżają i tak dalej bo robi się, robi się taka fama po prostu wokół tego y, a, ale są też sprzedawcy uczciwi i, i znam osobiście takich i z, znam z nami takich i takich y... także drodzy państwo jeżeli kupować oscypka można się skontaktować najpierw z wartkiem, albo zajrzeć na jego stronę bo wiem że wiem że Stworzyłeś przewodnik po, po, po bacówkach, tak? Dobrze, dobrze e myślę? Czy... Tak, tak. się znaczy przewodnik. Nie, może nie przewodnik, ale w, w moim e-booku zawarte są po prostu no, może nie wszystkie, ale, ale tam jest kilka, kilkanaście bądź kilkadziesiąt pozycji bacówek na. Głównie tam na Podhalu, gdzie, gdzie można sobie. Hmm. Ja nie weryfikowałem każdej z tych bacówek i nie wiem, jaka, jaka, jest, jaka jest jakość na każdej z tych bacówek, aczkolwiek można sobie podjechać, spróbować i tak dalej. Jest to większe prawdopodobieństwo, że kupię to, co chcę na bacówce niż, niż, w, markecie. niż, niż w markecie, czy po prostu na stoisku, hmm. ponieważ no to z tymi stoiskami bywa różnie. no Wiadomo, tak jak powiedziałem, każdy chce zarobić, ale, ale też, też no, wydaje mi się, że trzeba być troszkę w tym bardziej uczciwym i przez to dużo, dużo tracimy właśnie mhm. przez tą nieuczciwość różnych ludzi. Jako region. Nie, nie, mówię, nie mhm. mówię też tutaj o samych, tak jako region, mhm. nie mówię też o samych sprzedawcach, są tutaj różne, na, na, w, pod różnym względem tutaj y, ludzie kombinują i tak dalej, no. Yy, taką, taką wybrali drogę, ale też yy, no, no, niestety to nie jest, nie jest też takie słuszne, no, nie mm -hmm. oszukujmy się. Okej, okay, yy, wracając do innych Twoich filmów, czy masz yy, jakiś feedback, jak postrzegają Cię ludzie mieszkający na Podhalu yy, przez pryzmat tych, tych filmów? Yy, nagrywasz głównie o nas tylko o naszym regionie właściwie. Yy, czy Spotkałeś się z jakimiś opiniami na twój temat od ludzi mieszkających tutaj na Podhalu? Wiesz co, spotkałem się z różnymi opiniami, mm -hmm. tylko nikt nie ja tak jest... nie. Przepraszam, że ci przerwę, ja tak troszeczkę okrążyłem ten temat hejtu, o który, o który cię chciałem zapytać. Okej. Okay, wiesz co, jeśli chodzi tutaj o, o nasz region, to. Bezpośrednio nie spotkałem się, z, żeby ktoś mi powiedział, da, że to, co robisz jest takie i takie i mi się to nie podoba. I... Nikt mi tego wprost nie powiedział. Słyszałem poprzez, poprzez jakieś osoby czyjeś po prostu takie negatywne zdanie na, na ten temat, że kogoś po prostu wkurza to, co robię albo, albo wkurza ich mojej, moja osoba tak naprawdę. Nie jestem zupą pomidorową, że muszą mnie wszyscy uwielbiać. Ale co do, co do takiego hej, to tutaj ze, ze, strony, ze strony lokalnych mieszkańców, tutaj jakoś nie dostaje bardziej, co, coraz bardziej się przegryza ten temat jest to tak naprawdę świeża sprawa to, co robię, ponieważ nagrywam od około tam powiedzmy 8 miesięcy. Ludzie boją się tego, co nowe nie wyrobili sobie może jeszcze takiego w pełni zdania na ten temat, co, 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 co ja tutaj pokazuję. I, i, I też jest kwestia tego, że... Na powiedzmy 100 filmów, 10 się może komuś nie spodobać, bo coś tam powiedziałem, co, co mu się na przykład, komuś się to nie spodobało. Jasne, ale nie? Nie, nie wszyscy muszą to oglądać. No tak? właśnie, to... nie wszyscy muszą to oglądać. Ja tutaj nikogo nie namawiam, Jasne. aczkolwiek zauważyłem, że jeśli chodzi o nasz region, to coraz więcej ludzi zaczyna mnie wspierać. Mhm. Także tutaj przegryza się to powoli. Okay. mimo, mimo wszystko, tego, tego wszystkiego, co mówisz. Ostatnio nagrałeś filmik o hejcie, tak? Mm -hmm. Czy to było spowodowane jakimś konkretnym wydarzeniem, czy po prostu chciałeś zwró zwrócić uwagę na hejcie w, na hejty w internecie, w, w social mediach, w em, na. na, na na YouTube. Tak. Chciałem bardziej zwrócić na to uwagę, bo ja, ja tego hejtu to nic się takiego nie stało tak naprawdę. I ja ten hejt, to, to co powiedziałem, że dostaję przynajmniej 10 hejtów dziennie, to się nie dzieje od tygodnia, nie dzieje się od, od miesiąca, a dzieje się to powiedzmy od pół roku, kiedy tak naprawdę przebiłem się przez. Pewną barierę i dotarłem do większej ilości osób, to równocześnie pojawiły się osoby, no, którym się to właśnie nie podoba, właśnie co. Ale takich, takich ludzi w internecie niestety nie brakuje. To jest troszkę taki, może nie walka, tutaj nie, nie powiedziałbym, że wal, walczę z tymi hejterami, tylko chciałem po prostu wspomnieć o tym temacie, że. To jest, to się dzieje, ponieważ ludzie tego może do końca nie widzą ze względu na to, że ktoś obserwuje mnie na przykładowo tam tylko na Facebooku czy na TikToku i tak dalej. A ja prowadzę wszystkie social media, te, te główne, czyli Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. I te. Komentarze nie pojawiały się tylko pod nowymi filmami, tylko nawet codziennie dostaję w jakiejś tam z przeszłości. W filmach z przeszłości dostaję jakieś komentarze, i ja nie, nie siedzę też, nie ślęczę specjalnie cały czas nad tymi komentarzami, nie analizuję tego, ale wyświetla mi się to i, i widzę, i widzę i jest, jest dużo, dużo różnego jadu. Czy to wpływa w jakiś sposób na Twoje funkcjonowanie, na Twoje życie, jakby poza internetem? Czy, czy, czy spływa to po tobie jak pokaczca? Bardziej spływa to po mnie. Nie, nie przejmuję się tym, przyzwyczaiłem się do tego i, i co. No i, I trzeba się z tym pogodzić. Jeśli robisz coś, coś tak, na, starasz się robić coś na większą skalę, to musisz się liczyć liczyć się z tym, że no pojawią się komuś się to nie spodoba, a ja nie jestem też od tego, żeby spełniać oczekiwania ludzi. Ja, ja robię to, co robię ale czasem, czasem tych oczekiwań nie spełnia. I tutaj też można wspomnieć o tym przy, przy, na przykład o reklamach, czyli współpracach z innymi markami, no to przy tym, przy tym ludziom się po prostu nieraz dymisz Czachy, że no kurde, jak możesz, jak ty możesz w ogóle zarabiać na tym, tak, co robisz? Wiesz. No tak, że jak, jak, ty możesz, jak ty możesz zarabiać na tym, co robisz, wiesz, że na, na tym, na, na swoim biznesie. Sam powiedziałeś, że to stało się Twoją pracą, więc yy, ciężko byłoby nie zarabiać wykonując swoją pracę, tak? Tak, tak. I, i tutaj ludzie yy, widzą tylko. Widzą to wszystko tylko ze swojej własnej perspektywy, nie widzą tego z mojej perspektywy, jak to wygląda, i tak dalej. I z tej właśnie swojej perspektywy oceniają to, co robię, bo, bo nie, nie, nie znają mojego życia, nie chodzą w moich butach. Ocenianie nie jest wcale takie złe, ale faktycznie, jeżeli w internecie pojawiają się głosy bardzo negatywne, hejterskie wręcz, to, to, to przestaje to się robić miłe, nie? Tak, tylko wiesz co, w, w, w większości mi się wydaje przypadków, to jest właśnie też no, ta zazdrość, zazdrość, zawiść jakaś ludzka. Ja tym nie żyję po prostu. No są tacy, którzy, którzy tylko patrzą kto, co i tak dalej. Ja patrzę swojego życia... Nie, nie interesuję się życiem innych, mam, mam dość swoich. swoich mam, mam co robić, nie, nie, mam, nie, nie marnuję czasu na życie innych po prostu. No. Okay. E, chciałbym troszeczkę wrócić do tych stereotypów, o których rozmawialiśmy wcześniej, e, stereotypów o góralach, góralszczyźnie, e, o podchalu. E, czy uważasz, że większość. Czy uważasz, że któreś z tych stereotypów są odzwierciedlają się w rzeczywistości? Bardzo często gdzieś w mediach, w internecie, teraz szczególnie w dobie tej inflacji, mhm. powstała taka narracja, że górale są zaborczy, że, że paragony grozy, słynne tak. Wiesz, co no, w internecie tutaj no, ludzie mm -hmm. dają y, taki duży odzew, y, y, jeśli chodzi o te stereotypy, które no, ludzie, no, y, podają tam swoje różne przykłady i tak dalej. Y, aczkolwiek ja tutaj podchodzę do tego y, w ten sposób, że no, nie wrzucajcie wszystkich do jednego worka. Ja. Nawet dzisiaj właśnie widziałem taki komentarz, a w zasadzie często takie dostaję. Mm -hmm. Może nie, nie powiem, że codziennie, że nie lubię górali, ale ciebie to polubiłem. Mm -hmm. Albo na przykład jakaś, jakaś, jakaś pani napisała właśnie dzisiaj chyba, że mieszkała w Zakopanem i nie lubi górali, ale, nie, ale, ale ciebie lubię i, i tak dalej. Wiesz. Okay. I to jest, wiesz, to jest kwestia tego, że ja pokazuję im troszkę. Inną wersję górala, bardziej taką nowoczesną, bardziej taką współczesną, nie nowoczesną, a, a współczesną wersję górala. No nie każdy jest taki jak ja, to ja nie, to nie mówię, że każdy... Nie, nie każdy... nie każdy góral chodzi w bluzie cornej owcy. Tak, tak. Nie, każdy, nie każdy góral chodzi w bluzie cornej owcy i, 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 i tak też nie będzie, że, że będzie że, żeby wszyscy w moich dresach śmigali. Aczkolwiek... No, ja, ja tutaj pokazuję troszkę inny obraz, odczarowywuję tą, staram się odczarowywać troszkę te stereotypy, że no kurde, no my nie jesteśmy wszyscy tacy. Mm -hmm. Wiesz, to ludzie trafiają. Ludzie napotykają te różne problemy z, z właśnie te, z tymi paragonami grozy i tak dalej. Te oszustwa, nie oszustwa, ponieważ. Oni tutaj przyjeżdżają na wczasy, oni są turystami yy, i, 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 i są tutaj i, przez określony tak, czas. Tak? tak, może nie tyle, że przez określony czas, tylko oni mają styczność głównie z ludźmi, którzy na nich zarabiają, yy, a nie wszyscy zarabiają na turystach. No tak, yy. trzeba sobie powiedzieć jasno, że podchale żyje turystom. I, I tak naprawdę większość, większość ludzi, których, których znam, którzy mieszkają w okolicy, mają w jakimś tam stopniu uwarunkowany zarobek od tego, ilu turystów w danym, w danym roku, w danym miesiącu będzie, będzie przyjechało. Tak. Tak? A na przykład, bo ludzie też często się mnie pytają, bardziej w wiadomościach piszą. Zapytania, czy, czy mam jakiś nocek, agroturystykę. Nie, chcę powiedzieć od razu, ja to czasem w komentarzach też się takie pytania pojawiały. Chcę tutaj powiedzieć przy okazji, przy, przy, przy okazji powiedzieć, ja nie czerpię żadnych... Ja nie czerpię nie, nie nie żadnych korzyści z turystyki, nie mam żadnego pensjonatu, nie sprzedaję oscypków, nie produkuję ich, bo też niektórzy myślą, że ja mam bacówkę. No tak. Nie mam bacówki, nie produkuję oscypków, nie, nie mam pensjonatu. Słuchaj, Bartek nigdy domku. nie mów nigdy. Nie mówię, że nigdy, ja nie powiedziałem, że nigdy, ale chciałem powiedzieć, że ja tego nie mam. Ja, ja, ja prowadzę swoją działalność, no. która wiąże się właśnie bardziej z marką łodzieżową, z muzyką, z tworzeniem tych treści, współpracą. No. Współpracę, współpracę z innymi markami. Jestem, jestem na to też otwarty, także tutaj, tutaj to też jest dla mnie często jakieś fajne wyzwanie, po prostu, czyli przykładowo zareklamować czyjś produkt czy usługę. To jest, to, 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 to jest pole do popisu, jak to zrobić w jakiś fajny, kreatywny sposób, nie? Czy ty w sobie widzisz kilka takich, choćby kilka takich stereotypowych cech, o których, o których się mówi o góralach? Yy, powiem ci nie kojarzę, musiałbym mieć listę przed sobą. I, ja, ja, ja bym na, na pewno chciał zapytać, czy widzisz u, u siebie taki góralski honor? Myślę, że no. Każdy, każdy musi mieć swój honor. I, I wydaje mi się, może nie określałbym tego jako, że ja mam góralski honor, tylko mam masz honor. Sw mam swój honor okay. po prostu, mam swój honor, mam swoje zasady, mam swoje, jakieś też wiadomo, granice i tak dalej. Także no, no nie określiłbym tego w ten sposób. Okej, okay, to wróćmy troszkę do tej, do tej muzyki. Czy yy, mówiłeś wcześniej o, o, o tym, że są plany na płytę, były plany na płytę, yy, czy masz w krótkiej, perspektywie, perspektywie czasu yy, plan, że coś nagrasz, że, yy, że coś nowego powstanie? Adam cały czas powstaje, cały czas powstaje. Okay. Zobaczymy to, co powstaje? Tak, ja, ja, ja nie mogę się doczekać, aż będę mieć okazję podzielić podzielić się tą swoją twórczością i tak dalej z, ze światem. Właśnie też też troszkę mi jest troszkę, no bardzo mi jest żal tego, że jeszcze tej płyty nie ma, że jeszcze nie było tej premiery, tak naprawdę ponieważ tutaj, tutaj to już też długo trwa, podobnie właśnie było tak. Tak jak z założeniem samej, samej marki, ale też jeśli chodzi o tę płytę, dalej się to y, ciągnie, płyta jest skończona, jest, jest, wiesz, jest, jest, jest finalnie gotowa, no, tylko nie w, w, w postaci fizycznej, ale też y, powstają nowe utwory y, cały czas. Y, tak naprawdę no, myśl mi się wydaje, że jeśli, jeśli bym miał mierzyć kiedyś wiesz, w kolejną płytę, czyli przykładowo, że miałbym patrzeć, że to co robię już pod drugą płytę, to już jest kilka y, kawałków na, na na, na tą nową płytę i też troszkę już inaczej to będzie wyglądać ze względu na to, że chcę po prostu chcę. No, zacząłem po prostu współpracę z innymi góralskimi raperami, nie I Tutaj mogę taki Czyli istnieje ktoś, kto, kto robi podobne rzeczy, Oczywiście. rzeczy jak ty, tak? Oczywiście ja tutaj mogę już taki spoiler zapodać, aczkolwiek ktoś już coś, coś tam na, na Fejsa kiedyś tam zapodawałem temat, powstał nowy utwór. Wydaje mi się, że czy wydaje, to jest właśnie. Każdemu artyście się wydaje, każdemu muzy muzykowi się wydaje i tak dalej, że to jest hitcher i to, to wiesz podbije tym świat. Ale patrzę na, patrzę na ten utwór przede wszystkim ze względu na yy, właśnie ten mój, mój osobisty progres yy, pod względem technicznym, yy, to dla mnie to jest hicior, yy, jest to utwór o tytule Murowanej Piwnicy. Yy, Będą, będą, tam trzy głosy tak naprawdę na tym, trzy, trzy zwroty na, ty, na tym kawałku. Yy, tutaj, yy, jeśli, jeśli chodzi właśnie o kto to będzie i właśnie to są ci góralscy raperzy, yy, chodzi o Wojtka z Potoka, czyli znany kiedyś bardziej jako WTB Bundes. Jest tutaj gościnnie na tym, na tym kawałku i Sadli z Żywca, który też działa już od, od początku lat, chyba od początku chyba lat 90. już działa. Nie, nie mógł od początku, bo no miał wtedy 10, miałby 10 lat, ale, ale od, od, od początku lat dziesiątych Tutaj działa też muzycznie i, i muzycznie i dam. Zrobił też sporo swojego materiału. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. To wszystko, to wszystko na dzisiaj. Powodzenia w Twoich przyszłych projektach, czy jako Samuel, czy jako Cornowca, czy Bartek. Po prostu, <grym> po prostu. Ja Ci tak samo dziękuję, Adam, i, i myślę, że może w przyszłości jeszcze jakiś podcast wspólnie to nagramy. Zdecydowanie tak. Dzięki. Dzięki, tak samo.